No i proszę tu Państwu zagrać. To nie ma tak latasz i latasz. Będzie to piosenka napisana we współpracy z Agnieszką Owsiacką. Wspólny los Polacy nas zdawia dawna z bratą. Bulat ma wielu przyjaciół w Polsce, a z Agnieszką Owsiacką przez pewien czas łączyły go nawet takie związki intymne, więc była to Kuczewa. Pożegnanie z Polską jeszcze jest tytuł tej pieśni. Proszę Państwa, jeszcze dodam tylko dwa słowa może od siebie. Bulat Okudżawa, Rosjanin. Niedawno obchodziliśmy stulecie bitwy warszawskiej, a tutaj gramy Rosjanina. Dlaczego? Dlatego, że to był wyjątkowy Rosjanin, który był nam bliski, jego idee były nam bliskie. Przyjaźnił się z Agnieszką, z Młynarskim, z Koftą. Cudowne tłumaczenia ich. I ta też jest właśnie z ich produkcji. Przepięknie napisał tą piosenkę dla Agnieszki. Wspólny los Polacy nas zdrawię dawna z bratą. Na dole i niedole, na dobro i na zło. Gdy trębacz nad Krakowem w hejnale stromym zlatał, z nadzieją strzygał uchem i szabli szuka dłoń. Tak ładnie wyglądamy w strzępiących się ubrankach, jak lament Jarosławy jest płacz nad czyny idź. Gdy 17-letni grający na organkach do boju wyruszamy, by się za wolność bić. Cóż wolność wybrać pociąg i mieć pogardy konia? Cóż wolność tłuc szklanicę, w noc śpiewać, we mnie grać. Natura już w kolebce szczepiła nam ironię. Ja wiem, prawdziwa wolność, będziemy przy niej tkwić. Gra trębacz nad Krakowem, choć poległ, gry nie przerwał, bo wielka jego miłość gra miastu laruncyt. Agnieszko, myśmy w szkole, za chwilę długa przerwa. Czy słyszysz? Gdzieś za ścianą puścili twista. Państwo ze mną. La-da, 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 la-da. Witam Państwa. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie Bułata za czasów jego świetności, kiedy bywał w telewizji, miał koncerty w Polsce. Mały, przygarbiony człowiek. Koszuli w kratkę często, w rozchełstanym swetrze, z gitarą. Wcale nie artysta. Śpiewał
smętnym, chropowatym, beznamiętnym głosem, wcale nie artystycznie, bo mówił o sobie, że on nie jest artystą, on jest obserwatorem rzeczywistości, ale ten mały, niepozorny człowiek, kiedy wchodził na scenę, przykuwał uwagę wszystkich słuchaczy. Zalegała cisza. Kiedy zaczynał śpiewać, wszyscy zapartym tchem słuchali go i czuli tak potrzebny Polakom w tym czasie powiew wolności. Muzykanty wysupa bierwą, naigrywaje głos. Muzykant w parku siedzi i cudownie gra na flecie, a dookoła niego panie pod parasolami zainteresowane. Chcą, żeby zwrócił na nie uwagę, ale on kocha muzykę i gra. Gra w przestrzeń, w priestranstwa. Muzykant wysupa dierwą, naigrywaje wals. Naigrywaje wals, to łaska ma, to strasna. Co kasaje, co mi miał, to ja opiat gwiazdą na wals. A wy gwiadicie na jeło, a muzykant muzyka i gra jednostoż. Cały wiek i gra jednostoza, za dnia usia nasz piknik. Nigdy piją i płaczą, lubią i wracają. Muzykant brynik kubami w lecie, ja wygram brynik, aby na wierna to radnik. Który nie, który nie spasaje. A muzykant nie graje do wals i on nie widzi niczego. Od stajnictwa ubieriosa mamu prysłaniat pleciami. Ubieriosa leje wietki w mieście palce w niebo. A głaza jego ubieriosa leje stragi. Cały wiek igrajec muzyka, zatianus ja nasza rama. Muzja, muzja łok, grydę nie zgajajać. Udawajcie, uspokoim się, rozejdziem się bada nam. A wy gwiadicie na niebo, no i niemnożka na mnie toże. A muzykan, no cóż. И играет. И мог бы так до рана, друзья, брать с вами.
przykład u nas w Polsce. Do Moskwy jeździli ci, którzy dokształcali się politycznie albo zawodowo i po zajęciach zwiedzali Moskwę, chodzili na najpiękniejszą ulicę Moskwy, na najstarszą ulicę Moskwy, na Arbat, a tam spotykali się wszyscy artyści moskiewscy, wśród nich był również Bułat. Bardzo, bardzo spodobał im się ten artysta, jego twórczość, jego piosenki, jego przekaz i zaprosili Bułata do Polski. I tutaj Bułat zajął swoje miejsce. Arbat. Proszę Państwa, Bułat o Arbacie napisał kilka piosenek i zawsze chciał, aby w twórczości, nie tylko muzycznej, ale w każdej innej twórczości, przekazywać potomnym to, co przemija. Bo chcemy czy nie chcemy, ale czas ciągle płynie i pewne rzeczy nie wracają, tak jak w piosence była ta kuliki czy śnieg w Moskwie. Śnieg może jest, ale kulików już nie ma i nie będzie. Piosenka o Arbacie.
Puszkin. Pieśń o przemijaniu. Co było, nie wróci. Państwo pewno tę pieśń znają, bo to jest jedna z najpopularniejszych piosenek. Przedstawia ich jako zwykłych ludzi, którzy boją się, tęsknią, płaczą, chcą kochać i być kochanymi. Blok piosenek żołnierskich. Niewielki blok, proszę Państwa, bo Bułat napisał ponad 140
piosenek, a my na naszym koncercie przedstawiamy 20, ponad 20, więc tylko są to wybrane utwory. Żołnierskie buty, wybaczcie piechocie, papierowy żołnierzyk. Znów buty tu pod nóg i ptaków oszalałych czarny tak. Kobiety stają po rozdajny kruk, żołnierski podgolony patrząc tak. Żołnierski podgolony patrząc tak. Czy słyszysz ber żołnierzu, pożegnaj ją. Odchodzi pluton, tylko mgła i mgła. I tylko przeszłość nie zachodzi mgłą. I tylko przeszłość nie zachodzi mgłą. A męstwo nasze gnie na miły Bóg, gdy przyjdzie wracać na rodzinny próg. Kobiety za pazuchę kładą niedziel, iskra ukradzione nam we śnie. Jak iskra nam we śnie. A gdzie kobiety nasze, powiedz gdzie? Kiedy nadejdziemy tęskniony dzień? Witają progu nas i wiodą tam, gdzie wszystko nasze ukradziono. Wszystko nasze. A na mnie łzy nie zawalania rąk, a my z nadzieją nadchodzące dni, a pośród pól szerują stada broń, a pośród latek ani wojna śmieją. I znów w zaułkach buty tu pod nóg i ptaków oszalałych czarny tak. Kobiety stoją u rozdajnych dróg, piechocie odchodzącej patrzą w ślad. Żołnierski pod kolony patrzą z gard. Nie wiem, czy zdarzyło się Państwu dokonać takiej prywatnej analizy za i przeciw okresu socjalizmu. Ja myślę, że przychodzi taka pora zastanawiania się nad swoim życiem, nad swoimi osiągnięciami. I proszę Państwa, ja dokonałam takiej analizy jako muzyk. Dla mnie ważny był Festiwal Piosenki Radzieckiej. To może brzmi banalnie, ale nie był to taki festiwal jak teraz, komercyjny, z światłami i artystami znanymi, tylko był dla amatorów, gdzie wygrywało się eliminacje. Miał on ogromne znaczenie i potrzebowałam muzyka. I znajomy załatwił mi tego muzyka i pewnego wieczoru puka ktoś do drzwi akademika. Otwieram. Proszę Państwa, stoi taki duży, czarny facet. Kapelusz czarny, płaszcz czarny do kostek, broda do pasa, włosy do łokcia, taki, jak kiedyś nazywaliśmy, taki bikiniarz. I ten facet, jak wszedł, to nie wyszedł do tej pory, bo to jest on. I to jest ten pozytyw, proszę Państwa, zdarzają się pozytywy, dlatego radzę Państwu przeanalizować, bo są i dobre, i
złe rzeczy. Ale ja myślę, że należą mu się oklaski, że wytrzymał tyle lat ze mną. Bardzo proszę. Dla takiego skarbu to chyba warto, prawda? Ja on zawsze mówi do mnie, tylko mi czasem nie podnosi, bo zdarzało mi się, że podnosiłam mu ten kapelusz. Ale ja już podniosłem. Ale on już podniósł i uprzedził mnie. Żadnej brody nie ma. Proszę Państwa, bo powtarzam zawsze, że mężczyzna zawsze jest przystojny i w każdym wieku jest przystojny. Więc nie ma się co ograniczać. Jest. Ale czy coś masz sobie do zarzucenia? Tobie? Proszę Państwa, troszkę przerywnik pewien, a teraz piechota. Mamy trzech synów, troje dzieci i troje wnucząt. I to jest na dorobek najważniejsze. Śpiewam was. Wybaczcie piechocie, że tak nierozumna bywa jedwana. Всегда мы уходим, когда над землей бушует весна. И в шагам неверным по листочке шатко и спасения нет. И белые ветры, как белые сестры, глядят тебя вслед. Глядят тебя вслед. Не вешьте пихоте, не вешьте погоде, где дождь отшинил бы затемне всюду час. Не вешьте пихоте, где в песне боевую дмага и гнев. Не вешьте, не вешьте, ты в садах словики закрыжу со сил, вы еще не вещи, со кому писано, так кто будет жил, вы еще не вещи, со кому писано, и кто будет жил, училась ойчизна. Trzeba umieć i słyszeć twój głos. Kolego mężczyzno, a jednak nie z gorszy przypada ci głos. Dlaczego w piechocie i tylko to jedno cię budzi ze snu? Dlaczego w odwrocie, ty wiosna nad ziemią szaleje? Wiosna nad ziemią szaleje od bzu. Czy możemy śpiewać tak jak robi to Bułat, bez emocji? Ja myślę, że wtedy niepotrzebne były emocje, wtedy cały naród był jedną wielką emocją i Bułat swoimi utworami dopasował się do potrzeb. A teraz myślę, że to my musimy włożyć te nasze emocje, żeby piosenka nabrała pewnego sensu. Dostałam do zaśpiewania piosenkę o papierowym żołnierzyku. Z tekstu wynikało mi, że to jest taka forma bajkowa o małym papierowym żołnierzyku. Niestety w tamtych czasach były to realia, była to rzeczywistość, kiedy to sztaby wojskowe wyznaczały losy młodym chłopcom, a nadrzędnym celem było zwycięstwo. I szli ci młodzi, a po drodze leżały ich trupy, ale najważniejsze było zwycięstwo. Zastanawiałam się, jak mam to zaśpiewać. Proszę posłuchać.
świętym. Choć zbielać świat i zwalczać zło, niezmiennie był gotowy. Stał ciągle wśród zabawek, bo był tylko papier. Piosenka o kocie. Ja myślę, że ja również jestem takim kotem chodzącym swoimi drogami, ale ten kot nie chodzi, tylko siedzi cały czas, a pozostałe koty miauczą. Ja nie wiem, czy Państwo mieli kiedyś okazję pomiauczyć. Chyba nie. Więc proszę Państwa, jest ta okazja, bardzo proszę, panie miauczą ze mną, bo to są kotki, a kocury miauczą z moim mężem, a ten główny nadrzędny kot siedzi. Siedzi i siedzi. Proszę Państwa, ja tylko Państwa zadanie będzie odpowiedzieć, cóż to był za kot? Cóż to był za kot? Ja śpiewam. Państwo ze mną i miauczy. Proszę Państwa, ja chcę powiedzieć, że każdy miauczy jak potrafi. To tak jak mawiał pan profesor Sztur z Krakowa, że każdy śpiewać może. Tak samo każdy miauczyć może, bo moje miauczenie to może być inne niż Państwa. Śmiało, śmiało, kotki miauczą. I kocury. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau.
o konkursie. Proszę Państwa, cóż to był za konkurs? Ani Bucefał, ani Filemon, ani Czarny. Może podpowiem. Proszę Państwa, był on bardzo często, nie mieszał się do polityki. Tak? Miał wąs. Pan poczekaj, ja dokończę. Używał przenośni, porównań. Więc proszę sobie teraz uzmysłowić to. I cóż to był za kot? Miał. Miał, miał. No, miał to nie był. Wszyscy się go bali. Ta pani powiedziała pierwsza, proszę Państwa, pani była druga, no bardzo mi przykro, chyba że mąż się zgodzi na dwie płytki, ale nie wiem, to trzeba tu negocjować. Dziewczynki mam. Proszę Państwa, więc był to Stalin, a dlaczego jest to piosenka o kocie? Rzeczywiście ktoś z widowni podsunął drugą odpowiedź. I raz zdarzyło się, jak śpiewamy to lata, że odgadnięto tą drugą odpowiedź. Proszę Państwa, Stalin miał kota, Nabuchodonozora. No i tak jak już ktoś powiedział o tym kocie, to już uznawaliśmy te dwie odpowiedzi. I teraz jak Państwo przyjdą na następny koncert, to już będziecie wiedzieć. A zdarza się, że Państwo, słuchacze, wracają do nas, przychodzą po roku. Przy następnym skierowaniu. Więc pani przyjdzie po koncercie, po płytkę i tu ta pani, tak? Dobrze. Proszę Państwa, to ja już wracam do Bułata. Kolejnymi pieśniami powiem. Czy już mogę? Bo mąż tutaj z nami umarł. Ja wiem, on się wyrywa, proszę Państwa, bo ja zabrałam głos i on nie może się. Ale cały czas popatrz, ile masz piosenek. Możesz wyrazić swoje emocje piosenkami. Państwo widzą, że ja jestem strasznym. Bardzo słamszony. A żona prawie nic nie mówi. Epizody z naszego życia socjalistyczno-komunistycznego. Takie elementy Bułat poruszał w swoich pieśniach, bo teraz powiem, są bardzo ważne utwory. Proszę Państwa, chcieliśmy wolności. Zazdrościliśmy Zachodowi tej wolności, tego dobrobytu. I oczywiście uzyskaliśmy tą wolność, ale zawsze myśleliśmy o tych pozytywach, a nie pomyśleliśmy, że z tymi pozytywami przyjdą do nas i negatywy. I najgorszą rzeczą, jaką mogła się nam przytrafić, to jest brak czasu dla drugiego człowieka. Straciliśmy gdzieś drugiego człowieka, który gdzieś tam obok nas jest, istnieje, a mamy nowe wartości, nowe cele, pęd za pieniędzmi, właśnie za dobrobytem. I to jest ta negatywna cecha tego ustroju, tej wolności, którą mamy teraz. Jest to bardzo, bardzo smutne. Ja tak zawsze przypominam na koncercie, proszę Państwa, ciotka mojego małżonka, taka matrona, jakbyśmy to określili dawnym określeniem, bo to było bardzo pozytywne określenie dawno, bo teraz jest negatywne. Taka matrona, 96 lat, czekała zawsze na nas i mówiła tak, jak nie przyjechaliśmy, żebyście tylko zdążyli. Proszę Państwa, przekazuję Państwu te słowa, żebyście tylko zdążyli dostrzec tego człowieka, który jest obok. Bo to wszystko tak szybko mija, upływa, a potem żałujemy pewnych rzeczy. Następna pieśń jest przepiękna, z przepięknym przekazem właśnie, że nawet piosenka o robaku i ten robak chce sobie stworzyć bóstwo do kochania. I stworzył sobie to bóstwo do kochania, a cóż dopiero my, ludzie. Obejrzyjmy się dookoła, zobaczmy siebie nawzajem, szanujmy się, kochajmy Boże. Tyle wzniosłych myśli mnie nachodzi. Ballada o... Nie, to nie jest ballada o... Piosenka o robaku. Piosenka, proszę, bardzo refleksyjna, bardzo przejmująca. To rzecz naprawdę niesłychana, żeby na taki pomysł zwykły robak wpadł. Zapragnął naraz ujrzeć siódme niebo, zapragnął podarować komuś
Trosniwa mu tajka nie.
zbawienia. Dopóki nam ziemia kręci się, o Panie, na Twój znak władzy spragniony. A za wami jeszcze
są inni. I tyle bólu i cierpień, ale i radości. A wy już tuż, tuż. Takie było jego motto, jego wypowiedzi. Talonik. A wszystko płynie już mówię. Więc cieszmy się, proszę Państwa, z tego, co mamy, co posiadamy, bo tak niewiele nam trzeba. Naprawdę niewiele. Thank you.
biegną chłopcy z nad rzek. Długa noc ciemna noc zawitała na brzeg. Śpią samotnie ziemniaki w popiele. Nie przyjedzie już nikt na niedzielę. Jeszcze czynny GS, kto pamięta? Więcej piwa niż łez. I nie taki już rok przeszedł rok, minął rok. Sennie śmieją się w małych zębach. Umierają co słabsi wśród ptaków. Cenić twój takt, elegancki twój styl. Kto nauczył cię tak pięknie patrzeć przez łzy? Jeszcze tulisz do ust moją rękę, lecz zapomnisz mnie jak tę piosenkę. Żegnaj miła, no cóż, jak się żegnać, to już. Pięknie było nam z tym, lecz za dużo jest zim. Ja cię może za mało kochałem, lecz zapomnieć to już nie umiałem. Śniło się do dna. I optymistycznie, proszę Państwa. Myślę, że oni tam kiedyś w czasie socjalizmu czy komunizmu mieli dobrze. Dlaczego? Dlatego, że mieli tylko jedną opcję polityczną. Poproszę zobaczyć, co u nas się dzieje teraz.
mamy ogromny problem, prawda? A tam jedna opcja polityczna i teraz, w zależności od stanowiska, które się zajmowało wtedy, to albo się stało w miejscu, albo się szło do przodu. Tak mówi piosenka o Lado-Moskiewskim metrze. Nie jest to piosenka, znowu powiem, jest to pieśń z wyjątkowym przekazem. Proszę Państwa, nasze życie zależy od miejsca, które zajmiemy. Naprawdę. Myślę, że Państwo to już też wiedzą, czy będzie to dobre miejsce, właściwe czy niewłaściwe. Ballada o moskiewskim metrze. No i metrze nikt rok się nie lęka, bo w nim wciąż ta sama wieczna piosenka. Na ruchomych schodach na wizją śpiewa. Stoimy z prawej, no przechodzimy z lewej. Na ruchomych schodach na wizją śpiewa. Stoimy z prawej, lewica była najważniejsza. Trudno! Porządek taki świat zawsze znał. Ty stoisz z prawej, zawsze będziesz stał. A z lewej? A gdy w przód chcesz iść, pamiętaj, że masz lewe strony, trzymasz się, a gdy w przód chcesz iść, pamiętaj, że masz lewe strony. To było wtedy, to było wtedy. Tempo grania, do którego Państwo klaskaliście, zrobił takie przyzwoite. To my już mamy przygotowane oczywiście bis. Może być? Może być. Dobra. Niech Państwo zabierze niebieski tonel. Ale ja coś chcę powiedzieć. Przepraszam, ale znowu się zagadałem, proszę Państwa. Niebieski trolejbus jest to wyjątkowy utwór, wyjątkowa pieśń, która przekazuje nam, że właśnie to, o czym mówiłam, musimy się zatrzymać, zadumać, pomyśleć, pomilczeć. Ja myślę, że takim trolejbusem może być na przykład nasz koncert, nasza sala, gdzie Państwo nabieracie nowych chęci, nabieracie sił, aby wyjść potem i może walczyć. Więc jest to wyjątkowa pieśń, którą zaśpiewamy na bis. Ja myślę, że ten trolejbus może Państwa teraz zabrać na nasze kolejne koncerty, które tu będą w czwartek Koen. Czwartek Koen, tak przepięknie może. Moja żona będzie pięknie śpiewała Edith Piaf. Zapraszam. Ale ten zupełnie innym głosem i robi to zjawiskowo. O, proszę Państwa, przesada, no aż mnie tutaj deprymuje. Niebieski trolejbus zabiera mnie stąd.
Trolejbus. Ostatni. Mój promie północny żeglujesz przez noc. I nie masz głęboka czy płytka, gdy zbierasz nas wszystkich idących na dno. Z bulwarów, rozbitków. Ucieczko przegrany, gościnny twój próg, a Moskwa jak wszechana. I bój co skronią się tłuk, ustaje do rana. I bój co drana pod skronią się tłuk, ustaje do rana. A jednak naprawdę w milczeniu jest sens. Jest dobroć w milczeniu. Dobranoc, dobroć w milczeniu ma sens. Wystąpili. To jest naprawdę skończą wizja. Proszę Państwa, nie schodzimy nigdy ze sceny i żegnamy naszych słuchaczy. My teraz bardzo uroczyście, a chcę jeszcze powiedzieć, że mamy płytki, jakby Państwo zechcieli. W ogóle mamy płytki z każdego naszego koncertu, z dzisiejszego również. Jeżeli Państwo zechcecie, zapraszamy. A teraz po polsku pożegnamy się. Pożegnamy się to jak z od dawnych czasów. Teraz nie ma czasu na śpiewanie, a więc my tak troszkę. Yeah.